Hej czołem, dzisiaj o oszustwach i przestępstwach, jakie mogą się dziać w niektórych jednostkach wojskowych, o tym, że te oszustwa dotykają młodych żołnierzy, którzy jeszcze są niedoświadczeni, a niestety ktoś przełożeni z większym doświadczeniem posuwają się często do przestępstw. Dzisiaj być może to jest nawet materiał dla żandarmerii. Być może żandarmeria już jakieś postępowanie prowadzi, być może kolega, który mnie poinformował o tym, być może powiadomił żandarmerię. Mam nadzieję, że powiadomił, bo rzeczywiście niektóre takie patologiczne zachowania no, trzeba tępić, zwłaszcza, że ktoś ewidentnie popełnia już, nie mówię o jakimś oszustwie, tylko o przestępstwie, a chodzi o, załóżmy, o to, że biorę pieniądze za służbę, której nie pełniłem, bo jeden żołnierz, młody świeżak może przyjść i jebnąć sobie 3 służby naraz. Załóżmy. Pododdział alarmowy, jakiegoś tam łącznika i dyżurnego pododdziału. Oczywiście na 3 stanowiskach są 3 inne nazwiska, ale jedno jest, załóżmy, nazwisko tego żołnierza i takie są machloje, że 3 osoby biorą pieniądze, a 1 osoba pełni służbę na 3 stanowiskach. No ale dobra, lecimy z tym mailem. Pokażę Wam, jak to rzeczywiście tutaj kolega nam to przedstawia. Być może żandarmeria się zainteresuje, może już się zainteresowała, tak jak powiedziałem. Witam, panie poruczniku. Chciałbym opisać patologię rozgrywającą się w Wojsku Polskim. Jako żołnierz zawodowy byłem zarzucany ogromną ilością służb. Moja średnia służb w miesiącu to 8 każdego miesiąca. Funkcjonowałem w ten sposób na nowej kompanii od początku obecnego roku. Nigdy nie narzekałem ani nie odmawiałem. Ze wszystkiego wywiązywałem się sumiennie. Nigdy ani jednego spóźnienia, ani jednej skargi na mój wygląd, wiedzę czy zachowanie. Z opinii mam 4, bo do 5 zabrakło mi 1 punktu. No i teraz tak, od razu tłumaczę, nie? Wiadomo, młody żołnierz przychodzi na kompanię, no to od razu musi się liczyć z tym, że będzie pełnił służbę. Będzie pełnił dużo tych służb, bo musi się wykazać. Tak jak młody pracownik przychodzi do pracy, to wiadomo, że będzie latał z cegłami, czy nie wiem, czy z czym tam, jak tam na budowie się dzieje. Chociaż budowlankę kończyłem, technikum budowlane, to powinienem wiedzieć, ale już zapomniałem, dawno to było. No a wiadomo, młody przychodzi, to młody zawsze zapierdziela, jak to się mówi, nie? Także wszystkie służby jego, służba w Sylwestra, służba w święta, w Wigilię, w pierwszy, drugi, 8 dzień świąt, wiadomo, że młody. I trzeba się z tym liczyć. Także tutaj kolega oczywiście liczył się z tym i realizował te służby, a to, że mu brakło 1 punktu do oceny 5 z opinii, to uważam, że no to jest złośliwość już przełożonego, ale może się mylę. W pewnym momencie doszło do sytuacji, w której zostałem zmuszony do wzięcia 3 służb jednocześnie w ciągu 1 doby. Łącznik oficera dyżurnego, pododdział alarmowy oraz dyżurny kompanii. Oczywiście nie zostało to podane do rozkazu, a pieniądze dostali inni, bo ktoś musiał być wpisany. No to także tutaj jest ewidentna sprawa dla żandarmerii, bo skoro w rozkazie jest kto inny, a tutaj koledze kazali pełnić służby, no troszkę przeginają niektórzy naprawdę. Ja wiem, że młodego to trzeba zarzucić tymi służbami czasami, żeby lepiej chodził, nie? I każdy się z tym liczy, wiadomo, każdy gdzieś tam swoją pierwszą pracę, czy służbę, czy na nowej kompanii, czy nawet młody oficer przychodzi, to wiadomo, że na początku będzie miał przechlapane, nie? I musi się wykazać. No, ale no nie można robić takich rzeczy, bo... Słuchajcie, tutaj no ewidentnie jest dużo osób powinno polecieć za ten czyn, bo tak, oficer dyżurny, no mógł cholera nie wiedzieć, nie? Bo tak, był tu łącznik oficera dyżurnego, pododdział alarmowy oraz dyżurnego kompanii. No, teoretycznie w rozkazie miał, ale mógł tego gdzieś tam nie wyłapać, nie? Że jest to w 3 osobach, 1 występuje jak Bóg, nie? W 3 osobach. Ale na pewno powinien polecieć dowódca kompanii, bo już on o tym powinien wiedzieć, o takim procederze. Szef kompanii przede wszystkim, no i osoba odpowiedzialna za służby też powinna polecieć za to, a wydaje mi się, że tak jak mówię, no to jest jakieś już przestępstwo chyba. I oczywiście osoby, które przytuliły kasę, a nie były na służbie. No to też w tym procederze uczestniczyły, także tutaj kilka osób jest winnych. Dobra, lecimy dalej. Identyczna sytuacja miała miejsce jeszcze dwukrotnie, a więc 3 razy zostałem zmuszony do czegoś takiego. Jeden z przełożonych użył służb. Masz wziąć te służby i morda w kubeł. Monitoring, o ile zachowany jest zapis z ostatnich miesięcy, może potwierdzić powyższe, podobnie jak i książki meldunkowe, z których jestem wpisany jako dyżurny. Łącznik, a na grafiku jestem wpisany w pododdział alarmowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że zostało złamanych wiele praw, a niektóre wyczerpują znamiona przestępstwa. Dokładnie, i zwłaszcza, że łatwo to sprawdzić, nie? Także według mnie też to jest przestępstwo, ale tak jak mówię, to sprawa już dla organów ścigania. Ja oczywiście tam odpisałem koledze, z tego co pamiętam, na maila i mówię, łatwo to sprawdzić, tak? Punkty w rozkazu są, kto był wypisany, kto przytulił pieniądze, być może na monitoringu łatwo, być może na monitoringu to widać, więc łatwo po prostu, no temat, no dla każdy idiota by był w stanie to sprawdzić, nie? Ale dziwię się, że taki proceder istnieje i ktoś się nie boi takie rzeczy robić. No okej. Moje samopoczucie oraz zdrowie uległo pogorszeniu. Budziłem się i nadal budzę o 2:00 w nocy, dlatego że organizm ma już w nawyku, że wchodzę na swoją zmianę na służbie. Służby mi się śniły po nocach. Poszedłem prywatnie do lekarza, żeby przepisał mi jakieś leki nasenne. Lekarz po dokonaniu wywiadu i przeanalizowaniu wyników stwierdził, że w obecnej sytuacji nie powinienem dalej pracować, bo jestem na skraju wyczerpania. Dostałem zwolnienie oraz serię różnych leków. Słuchajcie, teraz tak, niektórzy mogą pomyśleć, że 8 służb w miesiącu, co to jest 8 służb w miesiącu, jak miesiąc ma 30 dni. No to teoretycznie można pełnić 30 służb. No nie, bo jedna służba to jest 24 godziny, czyli jeżeli obejmujesz przykładowo służbę w poniedziałek, wieczorem czy tam rano, zależy jak tam jednostka ma ustalone, no to zdajesz służbę po 24 godzinach następnego dnia. I kolejną służbę, jak we wtorek zdałeś, to w środę możesz objąć i na czwartek. No organizm nie jest w stanie się tak szybko zregenerować. I sobie wyobraźcie 8 takich służb w miesiącu. No, może nie jest to jakiś super wyczyn i kosmos, ale jednak jest to wyczerpujące, żeby 8 służb w miesiącu sobie pełnić. Zależy jeszcze jaka służba, zależy jeszcze od tutaj, że tak powiem, odporności psychicznej tego, który pełni służbę. Bo jeżeli masz na wszystko wywalone, no to wiadomo, że to twoja odporność psychiczna jest troszkę inna, a jeżeli się gdzieś tam stresujesz, bo przyjdzie oficer dyżurny, bo mnie zapyta, bo ja nie będę wiedział, bo będę musiał iść na instruktaż, odpowiadać, jakiś inny dzban, jakiś inny beton będzie mnie pytał i jakieś regułki będę musiał mówić, regulaminy na pamięć, wszystko. No, dla niektórych to jest na pewno stresująca sytuacja, a 8 służb w miesiącu, no to rzeczywiście może być dużo. Zresztą napiszcie w komentarzu, ile służb na więcej walnęliście sobie w miesiącu. I czy takie rzeczy też was spotkały, nie? No bo troszkę jest, no przegięcie, przeginka, nie? Moi przełożeni, kiedy dowiedzieli się, że jestem na zwolnieniu, najpierw panicznie usiłowali ściągnąć mnie na jednostkę pod różnymi idiotycznymi pretekstami. Następnie dostałem SMS-a, w którym było wspomniane o pisaniu na mnie kwitów. Więc jak mniemam, mają tu na myśli przeniesienie na jakieś zadupie albo RWKL, czyli komisję lekarską. Jestem na zwolnieniu od miesiąca, ale wcale dużo lepiej się nie czuję. Powoli wracam do zdrowia. No chyba przełożonym zaczęło się palić pod stopami, skoro zaczęli tutaj gościa ściągać na siłę, wypisywać SMS-y z groźbami de facto. Co to za pisanie kwitów na ciebie, no. Co to za bzdury jakieś, wypisywanie takich SMS-ów? No jest kolejny dowód, że coś jest nie tak. Wiedzą, że przegięli pałkę i boją się, że żandarmeria rzeczywiście gdzieś może wjechać. Nie zamierzam zostać w tym miesiącu, natomiast przy moim obecnym samopoczuciu nie ma takiej siły, która by mnie ściągnęła na jednostkę. Ludzie, z którymi służę, jak i nawet najstarsi służbą żołnierze, nigdy nie byli świadkami podobnej sytuacji, aby zmuszać kogoś do potrójnych służb. Także mówię, jeżeli są punkty w rozkazie i monitoring, bez problemu jest to, można to udowodnić i żandarmeria nie powinna mieć problemów ze wskazaniem osób winnych. No a co mogę na koniec powiedzieć? Na koniec mogę powiedzieć tylko tyle, do młodych żołnierzy się zwrócić, żeby nie dali się tym starym trepom, cepom wojskowym, betonom, oszołomom, czy jakich tak można jeszcze nazwać. No bo jak dasz im palca, to wezmą całą rękę. Także trochę asertywności, czasami postawić się, czasami powiedzieć, że nikt, ja nie wezmę tej służby. Taki proceder nie wchodzi w grę. Szanowny panie sierżancie, chorąży, kapitanie, nie ma takiej opcji. Także troszkę asertywności, jeżeli coś tak. Oczywiście, jeżeli wszystko jest regulaminowo, jeżeli nawet dostajesz te 8 służb, to wiadomo, na początku swoje, jako młody kot musisz przecierpieć, żeby później było już lepiej. No ale pewne rzeczy to rzeczywiście są przeginką. Napiszcie jeszcze raz, zachęcam, żeby napisać w komentarzu, czy rzeczywiście niektórzy też mieli takie sytuacje i jak je rozwiązali. A na koniec proszę jedynie o łapę w górę dla zasięgów, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod tym filmem są linki do sklepu z bluzami, z koszulkami, z kursami online'owymi, z kursami praktycznymi, jak to się skontaktować, żeby sobie pojechać na strzelnicę, postrzelać z różnego typu broni palnej pod okiem doświadczonego instruktora. Na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.